Zatem czas rozpocząć nasz dzisiejszy webinar. Jest godzina 20.01. Postaram się faktycznie, żeby ten webinar, tak jak obiecałem, trwał nie dłużej jak 40-50 maksymalnie minut. Myślę, że bardziej 40 minut. Powiem o programie partnerskim, bo taki temat dzisiaj jest przewidziany. W inne dni tygodnia tutaj Janusz Tomczak, wiemy, że prowadzi te webinary dotyczące technologii. Natomiast dzisiaj mówimy krótko na temat programu partnerskiego i może troszeczkę kilka nowości ogólnie, co tam w trawie piszcze, jeśli chodzi o firmę i o tym, o czym my osobiście powinniśmy też wiedzieć na ten moment, będąc w Skyward Community. A zatem krótko przypomnę, nazywam się Mariusz Duczmański. Usługami online zajmuję się od wielu lat, więc temat taki jak Skyward Community nie jest mi obcy. Czuję się, można krótko mówiąc, powiedzieć jak ryba w wodzie. 2012 to mniej więcej, tak oczywiście, usługi online. Dużo wcześniej zajmowałem się usługami finansowymi, prowadziłem przez wiele lat multiagencję finansową, ubezpieczenia, kredyty i nie tylko, fundusze inwestycyjne. Natomiast partnerem firmy jestem od 2016, czyli mniej więcej około 5 lat. I myślę, że też wielu z nas również taki okres też w firmie jest, więc interesuje nas jak najbardziej rozwój firmy, ale również przez ten czas zarabianie w programie partnerskim, ponieważ sam program partnerski, ten afiliacyjny jest bardzo, powiedzmy, dla nas przyjazny, jeśli chodzi o współpracę i te bonusy, które możemy otrzymywać. Jeszcze tak krótko wspomnę, udało nam się kiedyś fajne szkolenie odbyć, o tym też wspominam na każdym szkoleniu, ponieważ w momencie, kiedy firma będzie organizować jakieś szkolenia podobne, to osobiście zachęcam wszystkich partnerów do zapisania się na takie szkolenie i wzięcia w nim udziału. Zazwyczaj te szkolenia nie są drogie. My też oczywiście też to szkolenie, które my odbywaliśmy roczne, szkolenie 3D coaching dla ambasadorów, one były płatne. Natomiast oczywiście tutaj w wielu wypadkach tak naprawdę wydaje mi się, że chyba każdy mógłby sobie pozwolić na tego typu szkolenie, ukończenie tego szkolenia. One odbywały się tak naprawdę w trybie online, spora część, no i część, kilka było wyjazdowych w kilku krajach, do kilku krajów. Tak naprawdę to ostatnie spotkanie, które mieliśmy w Dubaju w 2019 roku, większość firma nam finansowała. Tak naprawdę z tego co pamiętam, to niewielkie koszty pokrywaliśmy. Chyba bilety kupowaliśmy, natomiast większość spraw związanych z pobytem, z pełnym wyżywieniem, z pełnym tam szkoleniem na miejscu, również z wycieczką do szarży na teren budowy. Już nie pamiętam, ale to były naprawdę jakieś groszowe pieniądze, koszty w stosunku do rzeczywistych kosztów, jakie firma poniosła, czyli tak naprawdę inwestując w nas jako swoich partnerów. Mieliśmy okazję poznać naprawdę wspaniałych ludzi z całego świata, takich, powiedzmy, pozytywnie zakręconych ludzi, którzy są zakochani w Skyward Community, którzy poświęcili sporą część swojego życia na to, żeby promować tę technologię i dzięki niej, dzięki takim osobom dzisiaj ten rozwój bardzo mocno widzimy. Tak naprawdę dzisiaj już nie jest w stanie nikt zatrzymać tej firmy. A zatem tak, rozpocznijmy plan marketingowy. Plan marketingowy składa się tak naprawdę z kilku części. Może cofnę, bo tu coś mi przeskoczyło. A nie, tam będzie później, dopiero się rozpocznie. Ten pierwszy tutaj slajd, który widzimy, on zwraca uwagę tak naprawdę na to, że w momencie, kiedy się zarejestrujemy, a rejestracja jest bardzo prosta, ponieważ mamy w momencie, kiedy dostaniemy linka od osoby, która nas zaprosiła do firmy, najczęściej bezpośredni link ułatwia to do rejestracji. On tam zawiera dosłownie kilka danych osobowych, które trzeba wypełnić
i dokonujemy rejestracji, dostajemy link aktywacyjny na maila, którego należy potwierdzić i wtedy taki link przeniesie nas na stronę, by dokończyć rejestrację łącznie z weryfikacją naszego konta. I w momencie, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy, mamy pełni dostępną stronę biura, na której mamy między innymi narzędzia dla partnerów. Tam mamy różne, między innymi takie narzędzia jak właśnie strony internetowe nasze z przypiętym ID, numerem indywidualnym, więc możemy każdej osobie, której chcielibyśmy bliżej przybliżyć temat Skyward Community, wysłać taką stronę, czy to dotyczącą technologii, czy to dotyczącą samej inwestycji we firmie. Mamy statystyki, mamy plan wynagrodzenia. Tam, żebyśmy otrzymali między innymi linki do rejestracji i wszystkie te narzędzia, potrzebne na początku, na samym początku jest zatwierdzenie takiego 8-stronicowego regulaminu. Czyli po prostu trzeba każdą stronę potwierdzić, 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 na końcu, że zgadzamy się, zatwierdzamy i mamy wtedy w pełni aktywne biuro, w pełni aktywny plan marketingowy, ten afiliacyjny. To są te linki, tak w skrócie można powiedzieć, myślę, że przy kolejnym webinarze uaktualnię jeszcze pewne materiały dotyczące właśnie tych linków i stron, bo ponieważ one co jakiś czas się zmieniają, więc warto po prostu zaglądać na swoje strony dość często. Jeśli chodzi o plan afiliacyjny, on składa się, jak widzimy, z siedmiu poziomów. Jest to partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. Jak obserwujemy całą tą historię dotyczącą programu afiliacyjnego, wiemy, że jakiś tam okres czasu temu doszedł ten właśnie siódmy stopień sky ekspert. Niewykluczone, że w miarę rozwoju całej firmy, a tutaj tak naprawdę współpracę mamy na wiele lat, nie tylko do momentu wejścia firmy na, czy to na giełdę, czy też zakończenia 15 etapu, ale mamy na kolejne lata możliwość współpracy firmy i jak gdyby uzyskiwania kolejnych stopni kariery, ale też uzyskiwania stałych bonusów comiesięcznych w momencie, kiedy współpracujemy. Mówię o tym, ponieważ to, że mamy możliwość jak gdyby kupowania udziałów firmy w globalnym obrocie. Później, jak wiemy, będą dostępne z tych informacji, które mamy, które uzyskujemy, będą dostępne również udziały projektów adresowych, czyli tych, których będą realizowane stopniowo w różnych rejonach świata. Zawsze osoby, które nabyły udziały te pierwotne, te główne w obrocie globalnym, będą miały prawo pierwokupu udziałów tych projektów adresowych. Jakiś tam niewielki procent, najprawdopodobniej nawet jeśli będzie jakiś strategiczny inwestor konkretnego projektu wykładał większą część kapitału i okaże się, że niewielka część kapitału będzie zbierana poprzez prywatny crowdfunding, to w tym momencie my będziemy mieć zawsze możliwość pierwokupu tych udziałów. Także warto o tym pamiętać. Więc tak, biorąc pod uwagę ten pierwszy stopień, on jest bardzo krótki, postaram się bardzo szybko przelecieć po tej całej ścieżce kariery. Pierwszy stopień to jest partner, jest to osoba, która się zarejestrowała we firmie i ma możliwość wzięcia udziału w programie partnerskim z czterech poziomów. Pierwszy poziom to jest 15%, drugi 4, 2 i 1. Tak pokrótce to mniej więcej wygląda. Kolejny poziom to poziom konsultant. Tutaj widzimy, że konsultant to osoba, która zainwestowała we firmie minimum $100, ale również zaprosiła dwie osoby, które zainwestowały również $100. Łączna suma inwestycji nasza z naszym tym skromnym, małym zespołem na początek wynosi $300 i wtedy uzyskujemy ten status pierwszy, taki powiedzmy marketingowy konsultant.
Kolejny status to status lidera. Każdy chce być liderem, więc przynajmniej tak powinno być, chcąc brać udział w programach partnerskich i jeszcze ewentualnie uzyskać wyższe jakieś tam profity. Widzimy, że jeśli chodzi o lidera, to lider już sięga do 6 poziomów, jeśli chodzi o głębokość. Natomiast jest to partner, który zainwestował we firmie bezpośrednio minimum $200, czyli tak naprawdę niewiele, ale zaprosił 3 osoby i każda z nich zainwestowała minimum $200. Łączna suma na pierwszym poziomie naszych bezpośrednio zaproszonych partnerów musi wynosić z naszą inwestycją nie mniej niż $2000 i wtedy uzyskujemy status lidera. Tak jak już nieraz mówiłem, taki status lidera, ten akurat stopień, przy niewielkim zaangażowaniu można uzyskać naprawdę w ciągu pierwszego tygodnia współpracy. Jeśli oczywiście chcemy mówić o firmie, powielać, zapraszać ludzi do współpracy. Natomiast kolejny status, to już jest status naprawdę, żeby go uzyskać, to już troszeczkę trzeba popracować. Bo żeby gdyby wygenerować przynajmniej minimum 3 liderów, to już mamy taką, powiedzmy, pewną strukturę osób na kilku czy nawet kilkunastu poziomach. I teraz jeśli chodzi o mastera, bo taki jest kolejny poziom, to master to jest partner, który zainwestował osobiście we firmie w udziały minimum $1000, albo jednorazowo, albo historycznie. Ma 3 liderów, którzy też już mają kilka lub kilkanaście osób pod sobą. 3 liderów. Każdy z nich, jak pamiętamy, lider to ta minimalna inwestycja jest $200, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie, czyli nasza inwestycja plus naszych partnerów na pierwszym poziomie musi wynosić minimum $5000. Jeśli taka kwota się pojawi jako łączna suma inwestycji, wtedy uzyskujemy status mastera. Widzimy, że tutaj zwiększają się również poziomy głębokości sięgania po bonusy. Mamy od 1 do 9 już poziomu, więc nasze wynagrodzenie również się zwiększa, kiedy struktura nasza się buduje. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej poziom. Może się zdarzyć tak naprawdę, że część tych osób nigdy nie poznamy lub po prostu nie znamy, ale będzie otrzymywać z tego tytułu bonusy za to, że przekazaliśmy informacje początkowo na pierwszym, być może na drugim poziomie, współpracowaliśmy z tymi naszymi partnerami. Często to zawiązują się fajne relacje biznesowe, też przyjacielskie. I tak jak powiedziałem, również różnego rodzaju wyjazdy, które gdzieś tam firma być może jeszcze w przyszłości, no z tego co informacje do nas docierają, to tak będzie organizować, bo ten rozwój tak naprawdę, taki poważny rozwój, taki prawdziwy boom, to jest tak naprawdę dopiero przed nami. Więc bądźmy czujni i warto zwracać na to uwagę, bo na pewno jeśli nie w newsach, w wiadomościach, takie informacje się pojawią już konkretne wtedy z linkami, to na pewno też również takie informacje pojawią się na naszych grupach firmowych, na Skype'ie, na tym również komunikatorze Gymformi, ale też na webinarach takie informacje szersze będą podawane i będą szczegółowo wyjaśniane, objaśniane, jak każdy z nas może z nich skorzystać. Warto, jeszcze raz powtarzam, może troszeczkę czasami zanudzam, ale warto skorzystać z wszystkich tych zaproszeń związanych ze szkoleniami, takimi już profesjonalnymi, związanymi być może nawet z jakąś tam pozycją we firmie, która będzie wiązała się z dodatkowymi profitami, skorzystać, bo firma będzie się rozwijać, będzie potrzebowała naprawdę kadry w różnych dziedzinach, takich i tematycznych, i nie wiem, jeśli chodzi o szkolenia nowych osób, jeśli chodzi o podejmowanie rozmów na terenie czy to Polski, czy jeszcze innych sytuacji. Ta część osób, która, jak wiemy, kończyła to szkolenie dla ambasadorów, to część z nich tak naprawdę dzisiaj jest ambasadorami w kilku krajach. Działają niektórzy po prostu za granicą,
i prowadzą bardzo poważne rozmowy negocjacyjne związane właśnie z rozwojem tutaj naszej firmy. Więc takie możliwości jeszcze większe pojawią się w niedalekiej przyszłości. Kolejny status to status eksperta. Ekspert tak naprawdę to partner, który zaprosił do firmy. Tutaj mamy nieograniczoną liczbę osób, ale uzyskał na tak naprawdę, udało mu się wykreować i pomóc uzyskać status przynajmniej 3 osobom ze statusem master. Widzimy tu pewną różnicę, jeśli chodzi o uzyskanie tych kwalifikacji, bo ta kwalifikacja zawsze oparta jest o naszą osobistą inwestycję, czyli wkład w firmie, ale również o ilość osób o niższym statusie, o jeden poziom w ścieżce kariery. I tutaj widzimy tą zmianę, że tak jak w wypadku mastera potrzeba było 3 liderów na pierwszym poziomie, tak w wypadku eksperta musimy mieć też 3 masterów, czyli jak gdyby na o niższym statusie o jeden poziom w ścieżce kariery, ale 2 bezpośrednio zapisanych przez nas, czy tam zarejestrowanych z naszego linka. Natomiast 3 master może być na 2., 3., 4 poziomie, ale w niezależnej nodze. Czyli tak, tutaj to widzimy. Tutaj jest ten na przykład, a to akurat nie wziąłem tą, co trzeba. No mamy tego 3. mastera, który został zaproszony przez naszego bezpośredniego partnera. I w tym wypadku, kiedy mamy takich 3 masterów, 2 bezpośrednich, 3 może być w niezależnej nodze na dalszym poziomie, to jest jeden z warunków. Drugi warunek jest 5000 osobista inwestycja. Oczywiście ona jest liczona historycznie, czyli może być jednorazowo kupiony pakiet za 5000, a może być historycznie, że okres tam iluś tygodni. I kolejny 3 warunek do spełnienia to łączna suma inwestycji musi wynosić 10000 dolarów na pierwszym poziomie. I to są te 3 warunki do spełnienia, aby uzyskać status eksperta. I z doświadczenia powiem, że własna inwestycja to jest jeden z najprostszych warunków do uzyskania tego statusu. Łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie tak samo, to nie jest żaden problem. Natomiast problem jest, i tutaj musimy naprawdę wykazać się już wtedy pewną pracowitością, sumiennością i systematycznością, aby uzyskać, czy wykreować, pomóc minimum 3 osobom uzyskać status mastera. Ponieważ pamiętamy, że masterzy mają przynajmniej 3 liderów, ci liderzy mają też swoich partnerów, i tutaj tych 3 masterów to jest przynajmniej 3 masterów to jest przynajmniej kilkadziesiąt osób w strukturze. Różnice, którą dostrzegamy, to również w poziomie uzyskiwania bonusa, ponieważ tutaj sięgamy już do 20 poziomu, czyli pierwszy poziom zwiększa nam się wynagrodzenie o 1%. Przy statusie eksperta jest to 16, a nie 15. Natomiast sięgamy tak naprawdę do 20 poziomów. Więc przy statusie eksperta no, małe prawdopodobieństwo, chyba że naprawdę bardzo mocno nam się rozwija struktura, ale już jest małe prawdopodobieństwo, że gdzieś tam nam fajne bonusy przechodzą bokiem, ponieważ nie mamy odpowiedniego statusu i nie sięgamy tej głębokości. Przy 20 poziomach robi się naprawdę fajnie i ciekawie. Zobaczmy kolejny. Top ekspert. Top ekspert to oczywiście partner, który uzyskuje właśnie stopień po ekspercie. W Polsce nie ma jeszcze, z tego co mi osobiście wiadomo, top eksperta. I robimy wszystko, żeby tacy się pojawili. Top ekspert oczywiście też 3 warunki musi spełniać. Podstawowy warunek 10000 dolarów własna inwestycja w okresie naliczając, liczy się historycznie, czyli to może być inwestycja jednorazowa lub składana w przeciągu kilku
czy kilkunastu tygodni, czy nawet miesięcy, 10 tysięcy milion dolarów. Również 30 tysięcy pierwsze pokolenie minimum i w tym wypadku trzech ekspertów. Dwóch ekspertów na pierwszym poziomie, a trzeci, tak jak już wcześniej było w wypadku eksperta, może być na, jak tu widzimy, na nawet na drugim, czy trzecim, czy czwartym poziomie w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch pozostałych ekspertów. Jeśli spełniamy ten warunek, czyli 10 tysięcy osobista inwestycja, 30 tysięcy pierwszy poziom, jeśli chodzi o łączny obrót, jeśli chodzi o łączny obrót w naszej strukturze i trzech ekspertów, uzyskujemy status top eksperta. Jeśli chodzi o ten status, tutaj pewna różnica zachodzi. Oprócz tego, że sięgamy w tym statusie już największą głębokość mamy, bo maksymalnie sięgamy już do 24 poziomów, ale pojawia się również dodatkowy bonus, tak zwany bonus comiesięczny w wysokości albo $500, albo $800, albo $1500. I ten bonus jest niezależny oczywiście od tego, co uzyskamy z wszystkich poziomów 24 całej naszej struktury, mając status top eksperta. To jest fajny już, powiedzmy, dochód na Polskę. Tutaj często to może być nawet kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów miesiąc. Mając status top eksperta, tak jak powiedziałem, warunek jest jeden. Chodzi o obrót w zespole na pierwszym poziomie, w danym miesiącu 5 tysięcy, 10 lub 20. Jeśli uzyskujemy ten obrót w naszej strukturze, to wtedy mamy prawo do tego bonusu albo $500, albo $800, albo $1500. Więc tutaj warto o tym pamiętać. Oczywiście tutaj, jeśli mogą się przejęzyczyć, dotyczy to obrót całej naszej struktury. Oczywiście z wyjątkiem partnerów mających status top eksperta lub wyższej rangi, którzy już należą do jakiejś innej zespołów i uzyskują również te bonusy. Więc oni jak gdyby są odcinani od tego obrotu. Natomiast pozostała część naszej struktury, cała nasza struktura, poza tymi na przykład osobami, które mają właśnie ten status eksperta, w tym wypadku tego, no i tego. Gdzieś tam na przykład jego struktura, tu jego struktura tak samo, no i tutaj też jego struktura. Oczywiście te tutaj, powiedzmy, struktury są bardzo uproszczone, bo często przy statusie eksperta my nie mamy dwóch czy trzech osób bezpośrednich, ale mamy 10, 20, 30, 50 i więcej osób, więc ta struktura jest bardzo mocno rozwinięta, więc dwóch ekspertów nie robi nam tragedii żadnej, że nie są liczeni do obrotu naszej struktury w danym miesiącu, ponieważ ten obrót 5, 10, 20 tysięcy jak najbardziej jest do uzyskania i wtedy te bonusy comiesięczne nam się należą. Oprócz wszystkich bonusów z 24 poziomów. Więc warto tutaj działać w tym kierunku. I ostatni status, na który chcę zwrócić uwagę, to status Sky Expert. Tu oczywiście mamy tak samo 24 poziomy, tak jak w poprzednim statusie. Tą różnicę, to co możemy zauważyć, to mamy 17% na pierwszym poziomie, czyli 2% w stosunku do dwóch wcześniejszych poziomów w ścieżce kariery. Czyli tak jak zaczynamy od 15%, tak przy statusie Sky Experta jest to 17%, niezależnie od tego, co się dzieje w naszej strukturze. Ile rat płacimy, na przykład płaconych jest na przykład w pierwszym poziomie w danym miesiącu. Nie ma to znaczenia, 17% po prostu nam się należy. I teraz tak, aby uzyskać ten status, 20 tysięcy obrotu osobistego historycznie, czterech partnerów ze statusem top ekspert, dwóch na pierwszym poziomie, pozostałych dwóch może być w niezależnych nogach głębiej,
i 90 tysięcy obrotu na pierwszym poziomie. Wtedy mamy status Sky Expert. Jeśli chodzi o te dodatkowe bonusy, to nasza struktura musi zrobić obrót albo 10, albo 30 tysięcy. Oczywiście z pominięciem tych grup, które wchodzą w skład top ekspertów i sky ekspertów. Więc jeśli mamy obrót w danym miesiącu w wysokości 10 lub 30 tysięcy, to uzyskujemy bonus dodatkowy w wysokości 800 i 2000 dolarów, czy któryś z tych bonusów nam się należy. No i oczywiście wszystkie bonusy, które zyskujemy na 24 poziomach. Jeśli ktoś gdzieś tam ma status, na przykład mastera, no to wie, że tam te prowizje się pojawiają, natomiast tak naprawdę zaczyna się tutaj fajna zabawa od eksperta, a szczególnie od top eksperta, gdzie dochodzi ten stały bonus miesięczny, prowizje z 24 poziomów, czyli tak naprawdę nic tam już nie przypada i warto tutaj jak gdyby pomału w tym kierunku zmierzać, działać, bo jest to jak najbardziej do osiągnięcia w jakimś okresie czasu. Niektórzy zrobią to szybciej, niektórzy wolniej, ale warto po te dodatkowe możliwości sięgać. Tutaj krótko też przypomnę, że jeśli chodzi o te niższe poziomy w programie partnerskim, czy tam na przykład dla partnera, konsultanta, lidera, są możliwe dodatkowe prowizje na pierwszym poziomie, czyli te bonusy, do 3%. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mamy płatności ratalne w naszej grupie, w naszej strukturze i jest ich więcej niż od 5 wzwyż, to możemy uzyskać dodatkowy procent. Jeśli jest ich więcej od 10 wzwyż, dodatkowe 2%. Jeśli jest ich w danym miesiącu więcej niż 20 i więcej, to możemy uzyskać 3%. Czyli zamiast 15%, które się należy każdemu według programu partnerskiego, to możemy uzyskać od 1 do 3% więcej naszych bonusów z każdej płatności ratalnej. Jeśli w przeciągu miesiąca od 1 do 30, zakładamy, że miesiąc ma 30 dni, uzyskamy więcej rad w naszej grupie na pierwszym poziomie, bo tu mówimy o pierwszym poziomie, więcej niż 5, więcej niż 10 lub więcej niż 20, to wtedy uzyskujemy z każdej takiej raty 16, 17 lub 18%. Nawet jeśli w danym miesiącu mamy przykładowo, zakładam, że 20 płatność pojawiła nam się 30. Oczywiście te 19 wcześniej płatności dostaliśmy z mniejszym procentem, 17 albo 16%. W momencie, kiedy uzyskaliśmy prawo do 3%, bo 20 rata wpłynęła, to firma zawsze nam do tyłu wyrówna z wszystkich wcześniejszych rat zapłaconych już, ale mniej na przykład o 1 czy 2% nam wyrówna. Z wszystkich dostaniemy łączną sumę bonusu 18% za każdą ratę. Jeśli coś by było niejasne w tej kwestii, bo mogę niekoniecznie do końca mówić zrozumiale dla każdego, to na końcu proszę Was o to, żebyście się pytali dokładnie co i jak, czego nie rozumiecie. Idziemy dalej. Tutaj krótkie przypomnienie, jeśli chodzi o zasady. Minimalna inwestycja, kwota inwestycji to 50 dolarów. Jeśli chodzi o wypłatę odsetek, wypłacana jest maksymalnie do 24 poziomów i każdy z nas może zaprosić nieograniczoną liczbę osób. Więc jeśli na przykład zaprosiliśmy do tej pory, nie wiem, 20 osób i uważamy, że to jest bardzo mało, to nic straconego, tak naprawdę, tak powiedziałem, współpracować możemy przez kolejne lata. Tych osób możemy zapraszać dziesiątki, setki. Wyobraźcie sobie w momencie, kiedy firma będzie się rozwijać, będą budowane projekty adresowe i zacznie prasa o nas mówić, na przykład polska telewizja, TV, czy jeszcze inne media, co się będzie działo? Co będą myśleć ci hejterzy, ci, którzy gdzieś tam
w jakiś sposób negowali naszą technologię, różne teksty gdzieś tam pojawiały się. Zobaczmy, pomyślmy, co się będzie działo, jak łatwo będzie się wtedy rozmawiało z każdym, kto będzie chciał się zarejestrować i zainwestować w tę technologię. Oczywiście już nie za takie pieniądze, jak my mamy dzisiaj możliwość. Więc warto być wytrwałym i robić to, bo ci, którzy pracują od 5 lat, 2016 mniej więcej, pamiętają, że wtedy inwestowaliśmy w pewną wizję, było tylko pole, jakaś działka na Białorusi i wizja tego, co ma kiedyś powstać. Dzisiaj tam jest pełen ekotechnopark, który jest jak gdyby jedną z głównych atrakcji turystycznych na Białorusi. Również budowane jest naprawdę duże centrum innowacji w Szarży koło Dubaju, tak naprawdę rzut kamieniem od Dubaju, więc również tam firma się mocno, bardzo mocno rozwija i technologia jest jak gdyby światło dzienne, może ujrzeć wiele osób. Zresztą to expo, które w tej chwili się rozpoczęło, jeszcze mało informacji do nas dociera, ale myślę, że z biegiem czasu będzie tych informacji docierać do nas fajnych. Jak różne tak naprawdę wycieczki, różne grupy z tego expo odwiedzają właśnie nasze Centrum Innowacji w Szarży. Tym bardziej, że w najbliższych tygodniach planowane są nowe prace, nowe testy, właściwie ostateczne testy związane z między innymi właśnie z testami szybkości związanymi z transportem miejskim, później jeszcze transport również kontenerowy, towarowy. To wszystko będzie działo się jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej już od listopada, jeśli uda nam się ukończyć te tory, a ma to oczywiście związek również z pewnymi współpracą z różnymi zewnętrznymi firmami, bo firma w tej chwili sama już nie wykonuje pewnych rzeczy, jeśli chodzi o podzespoły, części i tak dalej, tylko jak wiemy, że coraz częściej posiłkuje się i ta współpraca bardzo mocno się rozwija, zarówno w podzespołach, jak i elektronice. Wiemy, że przecież Lenovo niedawno dostarczyło oprogramowanie do szarży i tych różnych firm, które będą naprawdę bardzo duże pieniądze zarabiać na naszej technologii, która będzie budowana właściwie na każdym kontynencie, będzie coraz więcej. Jeszcze dosłownie bardzo krótko, tylko dosłownie zaznaczę, jeśli chodzi o te nagrody. Ekspert uzyskuje długopis firmowy. Jeśli chodzi o kolejne poziomy, to ekspert może uzyskać 500, uzyskuje oczywiście, nie może, tylko uzyskuje $500 w momencie uzyskania tego statusu ekspert. Jak pojawi mu się znaczek w lewym górnym naróżniku ekspert, to w ciągu 24 godzin na swoim koncie pojawi się u niego $500. W momencie, kiedy uzyska status top eksperta, otrzyma od firmy $1500 jako takie podziękowania. I przy tym ostatnim statusie, który obecnie jest, Sky Expert uzyska $2000. Każdy z nas w momencie uzyskując te poszczególne poziomy ścieżce kariery. Tutaj byśmy z grupą, to jeszcze króciutko, tutaj mamy panią Natalię, która jest kuratorem na terenie Polski. Może to będzie dziwnie wyglądać, ale tak zaznaczę. Pani Natalia, no i kilka osób, które odbyły to szkolenie również właśnie w szarży, kończąc właściwie to szkolenie, uzyskując właśnie te certyfikaty ukończenia. Ale szczególnie tu zwracam uwagę na panią Natalię, ponieważ tutaj pani Natalia wykonuje piękną, wspaniałą pracę na rzecz firmy i dużo wie, ponieważ ma dostęp do spotkań właśnie z kuratorami, z osobami z zarządu, więc wie, co w trawie piszczy i w jakiej firmie jesteśmy. Tu krótko też jeszcze wspomnę na marginesie o tym, co najważniejsze i wiąże się właściwie z całym naszym programem partnerskim i z wszystkim z tym, co robimy.
we firmie, to oczywiście pakiety udziałów. To są udziały w tej chwili jeszcze główne, tak zwane, ja to nazywam udziały matki spółki, które możemy kupować między innymi na raty, ale też możemy kupować za gotówkę. One są w różnych jeszcze układach, wiemy, że jest ich coraz mniej, natomiast na ten moment po prostu możemy je kupować jeszcze na raty, czy to na 2 raty, czy na 5 rat, czy na 9, czy ewentualnie za gotówkę, jednorazowo, tak, tutaj mamy przykład, za gotówkę, podane mamy dyskonto. Dyskonto oczywiście to nic innego jak cena nominalna do 1 dolara, czyli średnio, załóżmy, 54 akcje na przykład w 1 dolarze i to tak mniej więcej wygląda. Oczywiście to dyskonto będzie się bardzo szybko zmniejszać w momencie kapitalizacji spółki, która dość mocno przyspieszy w przeciągu tak naprawdę najbliższych miesięcy. Natomiast jak wiemy, wartość naszych udziałów, zapisy są w umowach, że wartość jej właściwie po zakończeniu 15 etapu, to wartość nominalna jest to minimum dolar. Natomiast osobiście, to jest moje osobiste zdanie, nie jakieś tutaj zdanie firmy, czy też jakieś odgórne, tylko moje osobiste zdanie. W momencie, kiedy firma będzie debiutować na giełdzie, kiedy taki będzie faktycznie czas, kiedy to będzie sprzyjające dla wszystkich, zarówno dla spółki, firmy, całego rozwoju, jak i dla nas, to myślę, że ta wartość to będzie dużo więcej niż 1 dolar. Myślę, że dużo, dużo więcej. Biorąc pod uwagę, tutaj możemy się domyślać, możemy sobie wziąć z 5-10 różnych spółek, które historycznie debiutowały w przeciągu ostatnich 5, 10 czy więcej lat, można sprawdzić, jaka była wartość ich udziału w momencie debiutu, a jaka na przykład jest wartość dzisiaj, po 5-10 latach. Ile będziemy mogli zarobić przy poszczególnych pakietach, które dzisiaj kupujemy. Które tak naprawdę niewiele nas kosztują, bo kupujemy nawet jeszcze dzisiaj, bo wcześniej kupowaliśmy pewnie dużo taniej, ale jeśli dzisiaj nawet jeszcze kupujemy je za, na przykład, mamy przykład, 5 tysięcy dolarów, 175 tysięcy udziałów, cena nominalna oczywiście 175 tysięcy dolarów, ale pomyślmy sobie, że będzie to wartość na przykład, to jest oczywiście moje zdanie, więc proszę tutaj jak gdyby mnie zapamiętywać jako wykładnika do tego, ile będą udziały kosztować, bo to czas pokaże, historia. Natomiast zakładając, że byłoby to 10 dolarów za sztukę, to ze 175 tysięcy razy 10, łatwo jest się domyślić, że to będzie 1 750 000 dolarów przy wkładzie 5 tysięcy. Czy warto działać, czy warto czekać na tego typu bonusy? Wydaje mi się, że warto, ponieważ wiele osób nigdy takich pieniędzy za całego swojego życia nie ujrzy. My tu możemy mieć tak naprawdę dużo szybciej, niż nam się to wydaje. Zobaczmy dalej. A to są kolejne udziały, które możemy zakupować jak gdyby z mniejszych pakietach, mniejszych kwotach. Tu mamy przykłady udziałów najróżniejszych, które miały różne dodatkowe takie bonusy, jeśli chodzi o na przykład jakieś tam drzewo, które było sadzone na terenie, kiedy powstawał ekotechnopark, na przykład na Marinomorce koło Mińska. Powstało muzeum, które cały czas jest rozwijane i można było jak gdyby swoje imię w jakiś tam sposób upamiętnić i między innymi polskie imiona, nazwiska są na tym suficie w muzeum w Marinomorce. Są oczywiście też hologramy osób, które w ostatnim czasie kupowały tego rodzaju pakiety. Tutaj jeszcze krótkie też informacje, między innymi w naszych danych osobowych jest coś takiego jak zakładka spadkobiercy. Tam możemy oczywiście wpisać na razie na ten moment imię, nazwisko, telefon i adres mailowy. Aczkolwiek z informacji, które już do nas docierają, jeśli czytamy wszystkie newsy z webinariów od ludzi z zarządu, to wiemy, że również ta zakładka w przyszłości ona się zmieni, dużo więcej takich prawnych informacji będzie związanych ze spadkobiercami.
Więc tutaj pewnie ten formularz dość mocno zostanie rozbudowany. Również na naszych kontach mamy możliwość zabezpieczania kont. Oczywiście wielu partnerów ma bardzo proste hasło, a nic więcej. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby takie hasło było silne i dodatkowo zabezpieczyć sobie swoje konto na przykład aplikacją googlowską, dodatkowym kodem przy logowaniu. Również pamiętamy, że mamy pomoc w postaci czatu online, który tak naprawdę działa 24 godziny na dobę i tutaj też możemy zawsze dopytywać się o pewne ważne sprawy związane z naszym kontem, współpracą, zapytania, które gdzieś tam możemy zadać właśnie konsultantowi, którzy czekają, by nam na nie odpowiedzieć. Tutaj ja zawsze mówię, żeby sobie nawet zrobić zdjęcie tej stronki, tego slajdu, dlatego że jeśli nam się konto zablokuje, sobie konto zablokujemy, zapomnimy hasła, nie mamy możliwości odblokowania albo nie wiem. Zdarzało mi się osobiście to zdarzyło. Byłem nadgorliwy i przy robieniu przelewu wewnętrznego do partnera środków chciałem, żeby kod, który przychodzi mi na maila, przyszedł szybciej, bo tam czasami się czeka kilka minut, no to kilka razy go tam ciach, raz, drugi, trzeci, czwarty. No i się okazało, że za chwilę patrzę, konto zablokowane, nie? Możliwość wypłaty środków zablokowane. No i co wtedy? Wtedy oczywiście piszemy dwa, trzy słowa najpierw na czat online. Pierwszy się skonsultować, co ewentualnie zrobić, jakąś ścieżkę obrać. Po uzyskaniu informacji piszemy maila do działu IT w celu odblokowania. Musimy się zweryfikować i zazwyczaj będzie to potrzebny dowód osobisty plus na przykład taka kartka A4 z naszym zdjęciem selfie. Dobrze, jeśli ono jest zrobione nie tą tylnią, ale przednią stroną aparatu, żeby to było dobrej rozdzielczości, aby po powiększeniu była widoczna nasza twarz, że to my jesteśmy, żeby po powiększeniu wszystkie dane na dowodzie osobistym, które trzymamy w jednej ręce, były dobrze widoczne i nie robiły się piksele, jakieś kwadraciki, a w drugiej ręce trzymamy kartkę też A4, na której wpisane jest na przykład SWC, data i nasze imię, nazwisko. I takie zrobione zdjęcie, selfie z trzymaną kartką A4 plus naszym dowodem, po powiększeniu konsultant nie może mieć wątpliwości, że my jesteśmy na tym dowodzie, że my jesteśmy na tym zdjęciu. Więc postarajmy się, żeby to było dobrej jakości, a nie ktoś to będzie oglądał, żeby to musiał rozszyfrowywać. Tutaj krótka też jeszcze informacja na koniec. Firma uzyskuje dalsze certyfikacje. Ostatnio uzyskała, jak wiemy, we wrześniu certyfikację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jeśli chodzi o zgodność i bezpieczeństwo w transporcie strunowym. Te wszystkie zezwolenia i certyfikacje tak naprawdę później pomogą w dalszym rozwoju, jeśli chodzi o ekspansję międzynarodową. Ponieważ takie zezwolenia faktycznie później skracają jak gdyby negocjacje, wszelkie inne prace związane z budową. Zresztą ta informacja była, nawet podkreśliłem specjalnie, że uzyskana certyfikacja potwierdza spełnienie światowych wymagań dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa, trwałości transportu strunowego. W dłuższej perspektywie uprości to proces podejmowania decyzji o współpracy z przyszłymi klientami na całym świecie. I dlatego też te certyfikacje dalej się wykonuje. Tu jest ten sprzęt, o którym też wspominałem, które firma ostatnio dostała, a to jeszcze jest krótka informacja właśnie o tych dyplomatach z 20 krajów, którzy odwiedzili nasze centrum w Szarży. Jak śledzimy te wszystkie nasze newsy na naszej stronie, to wiemy, że od tego czasu, pomimo tego, że upłynęło prawie miesiąc, tam w naszym biurze, w Centrum Innowacji odbywają się bardzo często spotkania. Przyjeżdżają różne delegacje. W tej chwili wiemy, że w ostatnim czasie przyjechało tam kilka delegacji z Abu Dhabi, chyba nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, różnych tych miast Zjednoczonych Emiratów Arabskich
i osoby, które są mocno zainteresowane rozwojem całej tej infrastruktury kolei strunowej, ale też firmy, które są odpowiedzialne w ogóle za rozwój transportu na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to są bardzo ważne spotkania, bo one później będą miały związek właśnie z kontynuacją tych prac, projektów adresowych, które są podpisane. Tu jest właśnie ten artykuł na temat tego Lenovo, które dostarczyło sprzęt i pewnie tutaj dalsza długa współpraca nam się szykuje. O tym warto też pamiętać. Ja zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, do wykorzystywania też tych materiałów po prostu w rozmowach z potencjalnymi partnerami, bo to są naprawdę fajne argumenty, kiedy mówimy, że takie firmy jak właśnie Lenovo czy jakieś inne marki współpracują z nami, no to po prostu zwiększa wiarygodność całego projektu, w którym osobiście bierzemy udział. I na koniec, drodzy, bardzo ważna informacja. Naprawa została zakończona. No to akurat odezwa się program antywirusowy. Natomiast tak, bardzo ważna informacja została na koniec. Ci, którzy brali udział w tym konkursie Expo i uzyskali tam pewne statusy, czy to brązowy, złoty, czy srebrny, uzyskali pewne też oferty, ale oferty dla całej swojej struktury, jeśli to dobrze rozumiem, bo tak z całej treści artykułu wynika. Do końca na ten moment zostało około 2 dni, więc niewiele czasu zostało. Jest to limitowana oferta z dyskontem 1 do 80, czyli tak naprawdę jest to bardzo dobra oferta, ponieważ standardowa oferta w tej chwili to jest 30-40 dyskonto, mamy 80, więc tak naprawdę prawie dwukrotnie wyższa ilość udziałów za daną kwotę. Aby łatwiej nam było zrozumieć, jak to wynika, jak to wygląda, no to przyjrzyjmy się chociażby temu zdjęciu. Zobaczmy, mamy 96 tysięcy udziałów za $1200. W normalnej, standardowej ofercie, z tego co pamiętam, jest 30 tysięcy udziałów za $1000. Za $1000 mamy 30 tysięcy. Za $200 więcej mamy 96 tysięcy. Czyli tak naprawdę prawie dwukrotnie więcej w stosunku do standardowej oferty. I teraz z tej oferty mogą skorzystać wszyscy z nas, w momencie, kiedy odezwą się do kogoś z linii sponsorowania. Ja osobiście mogę przesłać taką ofertę każdemu, jeśli nie jesteście pewni, czy jesteście w mojej strukturze, czy nie, tam na drugim, trzecim, czwartym, piątym, czy jeszcze dalszym poziomie, a nie wiecie, do kogo się do końca zwrócić, a chcielibyście skorzystać z tej oferty lub ktoś z waszych ludzi, to możecie zapytać się mnie, możecie zapytać się tutaj pani Natalii, poprosić o taką ofertę, jeśli nie macie na swoich kontach i wtedy taką ofertę mailem, wystarczy podać maila, wysyłam wam ofertę, macie ją za chwilę u siebie na koncie i możecie dokonać takiego zakupu z takim dyskontem, czyli 1 do 80. Jest to naprawdę, jak powiedziałem, bardzo, bardzo dobra oferta i ja zachęcam osobiście do skorzystania, bo jest to mówię, prawie dwukrotnie wyższa ilość udziałów niż ta, która jest w standardowej ofercie, a wiem, że niektórzy pytali się nieraz na czacie, widziałem na Skype'ie na przykład, że pytali się, czy będzie jeszcze jakaś taka oferta, która będzie z wyższym dyskontem, tak, kiedyś właśnie było 1,8, 1,9, później to się skończyło, później był hologram, no i teraz mamy ofertę tą, która tak naprawdę 2 dni jeszcze zostało. Jest to 1 do 80, za $1200 możemy mieć 96 tysięcy. Jeśli ktoś takiej gotówki nie ma, to nieco z mniejszym dyskontem, bo 1 do 7 może mieć to dyskonto i wtedy 84 tysiące udziałów za 2000, dobrze mówię, za $1200 może mieć w ratach. Czyli po $200 rata przez 6 miesięcy, 1200 łączna suma, możemy uzyskać 84
tysiące, czyli tam o 12 tysięcy mniej, gdy płacimy w gotówce jednorazowo. Do tego Was, drodzy Państwo, zachęcam, wszyscy partnerzy, osoby, które mamy w swoich strukturach. Pamiętajcie, jeśli ktoś w strukturze, przekażcie tę informację, że jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, to jeszcze przez 2 dni, chyba że firma przedłuży tą ofertę, to się, ale dowiemy pewnie, jak będzie się kończyć tam zegar, to będzie dochodził do zera. Natomiast na ten moment mamy 2 dni na to, żeby skorzystać z oferty specjalnej. Przekazujcie to ludziom w swoich strukturach i wtedy udajcie się bezpośrednio do swoich sponsorów i pytajcie się, kto z nich ewentualnie ma taką ofertę, którą mógłby mailem Wam przesłać. Wystarczy mail, on kliknie, jedno kliknięcie i u Was się pojawia ta oferta na Waszych biurach. Także dziękuję za uwagę. Zmieściliśmy się dzisiaj w 50 minutach. Kolejny webinar, przynajmniej jeśli chodzi o duplikację, być może jakieś nowości już za tydzień. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i wobec tego do usłyszenia.